Przez chorobę straciła narzędzie pracy, którym posługiwała się przez ponad 30 lat. 2 lata po usunięciu krtani pani Bogusława nie ma już kompleksów. Dzięki wsparciu nauczyła się mówić i zyskała niezawodnych przyjaciół. To jest 90%, 99% sukcesu. Także każdy, kto ma taki problem, powinien tu przychodzić. Tu, czyli do siedziby Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych. Założyciel grupy podkreśla, że tylko wsparcie psychologiczne pozwala wrócić do normalności. Wchodzimy do szpitala i tego pacjenta uświadamiamy. Pokazujemy mu, że z tą chorobą można żyć, można się nauczyć. I w ten czas ten pacjent, jakby to powiedzieć, szybciej zdrowieje. Jego słowa potwierdzają członkowie stowarzyszenia. Najlepiej przyjść do takich samych ludzi, którzy zawsze na pewno pomogą. Każdy coś doradzi, zawsze łatwiej jest na pewno. Czuję się, jakby w rodzinie możemy sobie pomagać. Podnosimy się na duchu. Każdy mówi jeden drugiemu, co można zrobić. Także super. Członkowie stowarzyszenia są bardzo aktywni. Tworzą grupy wsparcia, organizują spotkania integracyjne i przede wszystkim się rehabilitują. To ogromnie ważne, podkreśla fizjoterapeuta Tomasz Ben. Aktywność fizyczna zawsze wzmaga poczucie bezpieczeństwa, relaksu, także na pewno to też w psychologiczny sposób pomaga tym osobom. Laryngektomowani uczą się również mówić. To dla nich najtrudniejsza sztuka, bo wymaga zaangażowania i przede wszystkim cierpliwości. Każdy człowiek ma inną psychikę. Jeden się nauczy bardzo szybko, a drugi dłużej to trwa. To też zależy, jak była operacja, jaka była ta operacja, jakie rozległe te guzy były. No i czy są jakieś przeciwwskazania lekarza? To zależy od tego, ile pracy wkłada się również w domu. Trzeba bardzo dużo ćwiczyć. To wtedy można osiągnąć taki stan. Wielu chorych jednak nie wie, że w takich miejscach jak to można stać się usłyszalnym. Członkowie stowarzyszenia przekonują, że jest to możliwe. Jednak żeby móc dalej działać, potrzebne są pieniądze, a tych ciągle brakuje. Dotacji z miasta i wygrane projekty nie wystarczają. Pozostaje 1%. Każda złotówka jest istotna i każdy dla organizacji typu Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych. 8 tysięcy złotych z 1% to jest potężne wzmocnienie budżetu właśnie na taką normalną działalność. Albo nowe inicjatywy, albo istotne wsparcie statutowej działalności. Chcą walczyć o swój głos i zaufanie mieszkańców, bo wiedzą, że warto.